Witam Was w kolejnym odcinku Let's Playa z Alana Wake'a dwójki. Kontynuujemy dokładnie tam, gdzie zaczęliśmy. He didn't have Znaczy a heart, skończyliśmy. but Zaczynamy he tam, still gdzie got up. skończyliśmy The poprzednio, page czyli na predicted all of it. końcówce It helped me find him. pierwszego rozdziału, więc to jest drugi. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Okej, czyli my jakby żyjemy w tym momencie w alternatywnym uniwersum stworzonym przez książkę Alana Wake'a, tak? To by wyjaśniało nadprzyrodzone sytuacje, w których braliśmy udział na końcu ostatniego odcinka. Wstające trupy i znikające trupy. There's no rational explanation to what we just Dzisiaj saw. będziemy o Not to tym blame gadać. this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Supernatura. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Trochę jak Maybe. wudu w zasadzie. We need to start Podobny learning this motyw, cult's gdzie goal, w wyniku their purpose. rytuału zamieniałem jakąś osobę w zombie. Właśnie ten rodzaj zombie z tych praktyk wudu to pierwowzór w ogóle zombie, takiego jakiego znamy dzisiaj. Oglądałem jakiś dokument niedawno o tym, kompletnie unrelated. Dead man Nightingale turned into a nas monster. zaatakował. Light as a way to fight him. Nightingale to Pages był predicted the jakiś future. ptak chyba. There's no z rational angielskiego. explanation. This is the Słowik? case we must solve. Coś w tą mańkę, nie pamiętam. Nightingale. Tak, słowik, bo w Skyrimie jest chyba zbroja na końcu gildii złodziei. Nightingale właśnie, to zbroja słowika była. Chyba, że pierdolę głupoty. Eurem. Saga wróciła do Cauldron Lake. On też tam był opętany. Stworzenie mroku. Arek. Do kolizji. Znalezienie drogi nie było łatwe. Okej. Strony maszynopisu. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga, didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. Ciekawy motyw, że gramy w ogóle hurt the darkness in them, made them vulnerable. Kobitą I flicked the switch. detektyw, It która goes zbiera click. strony Show me the opisujące clicker. jej Lights are on, but to, co się stanie, somebody's home. przynajmniej We brought tak you to here. Would you rozumiem get out of my house? Nightingale shouted. Z A wave maszynopisu. of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too, Nightingale. Was, but wasn't a Taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the Dark Place, merged with ours. This place and the Dark Place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything,
spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. Oops. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Dobra, czyli wracamy. Generalnie tu jest jakiś system przenoszenia się z lokacji na lokację. Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Ale jak goście to przyjęli gładko, nie? Kurwa. It happens all the time. Grupy wstają, mordują nas. Dzień jak co dzień. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. Są w ogóle chyba jakieś współczesne czasy, przynajmniej jeśli chodzi o samą stylizację, bo Max Payne już ma smartfona jakiegoś. Także jeśli chodzi o lata, w których to się dzieje, to nie może to być jakoś dawno. Chociaż sądząc po furach, to chyba, że w tym konkretnym stanie jeszcze jeżdżą takimi starymi rzeczami. No typowo, stylistycznie to ciężko określić w ogóle, jakie to są lata, ale biorąc pod uwagę, że Max Payne miał smartfona i przez niego gadał, to chyba w miarę współczesne. No to jest Toyota Camry, no 100%. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books. Generalnie, jakbyście mieli jeszcze jakieś pomysły na gierki, w które moglibyśmy sobie pograć w ramach tych Let's Play, to dawajcie. Chociaż podejrzewam, że zajmie to dosyć sporo, jeśli chodzi o tego Alana Wake'a. It annoyed me, but that was it. Then 10 years ago I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books. Ogólnie jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało później, jeśli chodzi o rozkminianie tych rzeczy właśnie tym tokiem myśli jakby, bo na razie to tak było mocno samouczkowo. Zastanawiam się, jak będzie szło w momencie, kiedy gra nam trochę zdejmie dodatkowe kółka do nauki i będziemy musieli sami to wszystko. O ile w ogóle do tego dojdzie, może to jest po prostu takie, żeby sobie było. Nie wygląda na zbyt skomplikowane, przynajmniej tak mi się wydaje, żebym tych słów nie musiał zaraz żałować, jak będę musiał
nad czymś siedzieć przez pół godziny i to kminić. Ale w razie jakichś zacięć czy coś, to wy całe szczęście nie będziecie musieli. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Hello, ogólnie. Hello there. Całe quality jakby tej gry, to co się w niej dzieje, to bardziej wygląda właśnie jak taka powieść pisarska, surrealistyczna. Ciężko to określić, bo same reakcje tych postaci na to, co się dzieje wokół nich, jest takie bardziej jakby byli do tego nawykli, co się dzieje, że to jakby jakieś nadprzyrodzone rzeczy u nich były czymś normalnym. Trochę dziwny klimat ma ta gra. Właśnie ciężko mi to rozgryźć, jak to uniwersum działa. Co wiesz o morderstwie? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskala brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World Amusement Park. There's Sauna da Vista. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all for now. Trochę mi się wydaje, że ten gościu w okularkach tam stoi, on wie znacznie więcej niż może jest nam w stanie powiedzieć, bo mówił, że to są tajne, classified dane. Bo nawet Max Payne coś wspominał o tym, że tu są z jakimiś wulkanicznymi wyziewami jest chyba zatrute powietrze, co może powodować halucynacje. No, w ten sposób mówił, że próbowałby wytłumaczyć to, co widzieliśmy wcześniej, ale nie ma to sensu. No, mamy klamę. Overlap. Coś musimy znaleźć, ale... We've seen this symbol before. Could I? No ten symbol to jest po prostu amulet, jak sądzę. Może nas oświeci, jak wypijemy browara. Chociaż chyba wszystkie są wypite.
Wielka szkoda. Ślady? Bare feet. Okay. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time? Czyli co? Ten gołodupiec sobie tutaj wrócił. Z jakiegoś powodu. Więc po śladach to musimy znaleźć. Nie może być daleko, skoro my tutaj raczej przyjechaliśmy z samochodem. Zaraz za nim. Mi się zaraz coś na mnie rzuci i się obsra. Max Payne, chociaż za mną idzie, czułbym się bezpieczny, biorąc pod uwagę to, jak dobry jest z obchodzeniem się z broni palną. Kurwa, idealnie. Też no mi tanie jumpscary z reguły nie robię, no, ale jak się tego kompletnie nie spodziewam. Może być lekki stan przedzawałowy. Co ja stąd zabrałem w ogóle? Co to jest? Opatrunek? Baterie do ładowarki. Kurwa, to są baterie do latarki, nie ładowarki. Co ja pierdolę? Czyli Outlast Vibes trochę. Ja przyszedłem stąd. Jak? Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga. A, znaleźliśmy kolejną stronę. Nie wiedziałem, co to jest. The witch's hut. Okay. Ale w jedynce, pamiętam, też był motyw z latarką i świeceniem na jakieś właśnie badziewie, żeby to zabić. Pewnie podobna koncepcja, ale to jest jedna z bardzo niewielu rzeczy, które pamiętam z tamtej gry. Okej, okay, możemy posłuchać muzyki, nie wiem, jakby to miało pomóc, ale... Kolizja. It's somehow connected to a tree. Which is ladle? Gdzie się podział Nightingale? Tak, w dupie. Nie, ten system właśnie jest chyba prostszy, niż mi się wydawało pierwotnie. Keep trying. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Czyli to coś w drzewie to jest jakby portal do innego świata alternatywnego, coś Wendasem, czy ja dobrze myślę? Nie. Sprawdź. To, że mi się podświetla na żółto, jak jest coś jeszcze do zrobienia, nie wiedziałbym. Żeby coś sprawdzić. A, wskazówki. Okej, okay, to chyba tyle. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Czyli to wygląda, jakby to było przejście jakieś w tym miejscu. Portal? Nie, zapomniałem o motywie, że
gra nie stopuje w momencie, kiedy przechodzimy do tego ekranu, więc zużywałem baterię do latarki. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Profil zabójcy, porozmawiaj z kimś. To jest chyba wszystko, co mogę tutaj zrobić. Tylko nie wiem, czy mam tutaj coś kombinować, czy po prostu wrócić. Raczej nie mogę się wspinać. Co robi spacer? Nie rozumiem. Jakiś pseudoun? Tak prawdę mówiąc, to w ogóle zastanawiam się, dlaczego Max Payne tutaj z nami nie przyszedł. Więc zgaduję, że jak wrócę, to okaże się, że coś mu się stało. Nie wiem, czy w ogóle muszę wrócić do niego, czy nie. Okej, to jest ewidentnie moment, w którym Max Payne'a słyszymy ostatni raz. Na pewno poszedł umrzeć tam. Pamiętnik? Tyle ważenia na marne. Nie zostało nic. Nawet jednego brogu. This one looks good. People should really stop littering. Co ona podniosła? Dildo? Skoro twierdzi, że może się jej przydać, to nie wątpię. Is that a kid's lunchbox? No, nie, co? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Fragmenty maszynopisu mogą być używane do ulepszania broni, tak? Okej. Aha, ja mam tylko jedno, a to wymaga 12. Ja pardon. To spór. Tam było na tym znaku coś do przeczytania, ale nie będę udawał, że chce mi się to robić. To nie Planescape Torment. Śmiet. Czy ja mam mapę? Mam mapę.
Co to jest? Aha, to zebrałem jako dowód. Czyli ogólnie miał tu ktoś jakąś bazę, więc prawdopodobnie to był ten typ, albo to jest jakiś skłod, menelnia do picia nad jeziorem. Wygląda na opuszczone. Więcej czytania bez sensu. Tu jest źródło jasnego światła, więc na pewno coś się odjebie. Póki co tryb eksploracji. Bo nie mam jakiegoś, nie wiem. Ruchom światła wlicz. Aha, jest. To właśnie przez tą korytarzowość tej gry nie bardzo będę... Muszę się tu połapać, bo pewnie będziemy wracać do tych lokacji. Jakoś ogarnąć, jak to działa. Ta pata wiedźmy jest gdzieś tutaj. No, dobrze idę. Przynajmniej taką mam nadzieję. Witch Hut. Okej, to wygląda jak Witch Hut. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Fuse. A, to są Stany Zjednoczone, więc bezpieczniki będą na zewnątrz. Bingo. Aha, tu mam wsadzić to dildo, które zebrałem wcześniej. Czyli to był bezpiecznik. No, okej. Pokój wytchnienia. Służy do zapisywania postępu. Zapis ręczny. Making progress. Nie chciałem tego zrobić. Jaki jest objective? Zbadaj. Co na robi? Wiem, że będzie żygać. Po prostu kliknąłem spację chyba przez przypadek. Co w ogóle? Co to ma być? Co ja robię tą spacją? The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Odszyfruj znaczenie stron. Witch's ladle. Towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory.
the word she had read on the page. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. Seems about right. Nadal nie mogę ulepszyć. Sporo tego trzeba będzie nazbierać, ale to są chyba tylko te trzy ulepszenia broni, jak sądzę, w całej grze. Czyli to jest takie na kształt, to ulepszanie broni jak Resident Evil Village i ta kolejna część, nie pamiętam jak ona się nazywała. W każdym razie, baba wampir z wielkimi cycami, wiecie o którą mi chodzi. Tam było coś podobnego. Pokój wytch. Dobrze, to tutaj jest pokój wytch. Odszyfruj znaczenie strony. Ja nie zrobiłem tego wchodząc tam. Tablica. Aha. Co muszę to zrobić? Śniadaniówki. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Na czym polega rytuał? Na przemianie człowieka w zombie. Na pewno. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Trochę to skomplikowane, ale ona to zupełnie nie jest jakby tym wzruszona, że musi zrobić coś takiego, więc zgaduję, że to jest kwestia właśnie budowania uniwersum w tej grze, że dla nich takie sprawy to nie jest nic nadzwyczajnego. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? For a while, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store. W sklepie wielobranżowym w lodówce. Czyli ono ma jakby, ciężko to nazwać flashbacki, ale coś na ten kształt, że widzi po prostu te rzeczy, które musi ogarnąć. Casey, wie, gdzie one są. Sklep wielobranżowy jest niedaleko. Dobra, jesteśmy w sklepie wielobranżowym, czyli w tym opuszczonym... Pójdzie stąd, czy nie ma pierdolny się kieru, kurwa! A monster, like Nightingale.
Okej, okay, ale on mnie nie zranił, Gro. Nie potrzebuje chyba użycia opatrunku, jak sądzę. Pokazowo go rozjebałem, więc nie rozumiem, o co chodzi. Ja mam gdzieś w ogóle jakiś pasek życia, czy... Jak to wygląda? Pasek życia to jest to kółko w prawym dolnym rogu? Chyba tak, nie wiem, nie mam pojęcia. O. Nie. Check with a... Nie działa. Sprawdź u pani Fortuny przy kasie, więc pewnie tam znajdziemy... Muszę sobie coś zapisać. Jak to było? Pani Fortuna, okej. Okay. Tam będzie. Mamy serce. The text on the heart is clearer now. Legible. Fala rozbiła się po drugiej stronie. Możesz zabrać to serce po prostu? I feel like I recognize this. The fridge. The heart. No tak, widziałaś to dosłownie. 30 sekund temu. W twojej wizji, nazwijmy to. Gdzie jest pani... Pani Fortuna. Gdzie to może być? Brzmi jak jakiś sklep w ogóle. Może tu coś znajdę? No, podnieś to. Baterię do latarki. A w ogóle zastanawiam się, dlaczego ona po prostu nie zbije szyby? I nie weźmie tego boomsticka? Jest mało kobiece, czy o co chodzi? Dlaczego ja muszę szukać kombinacji do zamka, do szklanej gabloty, żeby ją otworzyć. Ale dobra, to nie powinno mieć sensu. Za dużo o tym myśl. Powiem, co on czuje, bo przed chwilą miałem dokładnie to samo, jak próbowałem tu dojść. Właśnie zastanawiam się, gdzie mogę znaleźć kombinację do tego zamka, bo... Może powinienem się tu bardziej porozglądać. Siedem, dwa, trzy. Okej. Okej. Może to będzie któreś z tych? Chociaż wątpię, no ale możemy spróbować. Mm.
Sprawdził pani fortunę przy kasie. Tak, czyli to jest któreś z tych. Tylko ja muszę sobie zapisać te wszystkie kombinacje. Będzie cac. These numbers match the ones on the lotto ticket. Z czego tam ostatnim sprawdziliśmy już? Siedem jeden siedem. Siedem jeden trzy. Nie. 705. Ostatnia możliwość. I też nie. Chyba, że to ma być odwrotne. Muszę to jakoś wykombinować. Ja potrzebuję tej bramy. Okej. Te końcówki, które są przy tym lotto. Waszyngton to są po siódemce, czyli 705 poszło, 13 poszło, 17 poszło, 23, więc kolejną będzie 739. Dobra. Jasne. 739. Okej. Okay. Jest bydle. See this? This is my boomstick! No ta broń zdecydowanie się nam przyda. Nie ma survival horroru bez double tube. Albo przynajmniej jakiegoś dobrego shotgunu. Ogólnie ja mam bardzo ciasne kryterium, jeśli chodzi o ocenianie gier typu FPS. Jak nie ma w nich dobrego shotguna, to znaczy, że to jest chujowa gra FPS. Prost, ale skuteczny. Dobrze, teraz musimy odprawić ten rytuał, więc musimy iść do miejsca tej jakby kolizji. Jak sądzę, jest to kolizja jakichś dwóch wymiarów, z których pewnie bierze się ta jakaś nadprzyrodzona siła, która pozwala, która może opętuje tych kultystów i wszystkich zainteresowanych. Nie mogę tam przejść. A wcześniej mogłem? Walka. O kurwa! Okej. Okay. Okej, nie mam amunicji, aparentnie. Panic mode? Nie, tab nie pomaga. Aha, no, muszę po prostu uciekać do światła. Ktoś wybrał tu? Dobra, to przynajmniej było skuteczne.
biorąc pod uwagę, jak dupowatą bronią jest pistolet. Teraz błądzenie. Trzeba zrobić te czary Mario, które były opisane. Przedmioty, serce chyba. Halo? There's the sign with the witch. Gdzie? Tylko pytanie, czy ja to muszę zrobić tutaj, czy w tym domku wiedzy. Zgaduję, że może w domku wiedźmy. Spróbuję naszego szczęścia. Trochę jestem zaalarmowany faktem, że mam jeden nabój do strzelby i nie tyle. Wyjście z tego miejsca jest kurwa tragiczne. Nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Okej. Znalazłem opatrunki. Myślę, że więcej powinienem eksplorować i patrzeć właśnie za takimi znajdźkowymi rzeczami, bo mam zwyczajnie mało amunicji. Czy ja znalazłem właśnie amunicję? Nie. Stąd wyciągnąłem dubeltówę. Jak mam odprawić ten rytuał? Bo wiem, że muszę coś z tym sercem zrobić, ale czy mam to zrobić tutaj, czy na dole? Kompletnie nic mi to nie mówi. Łażenie po tych korytarzach w tej grze jest tak upierdliwe, że tu powinien być jakiś fast travel bez kitu, żeby przejść te kilkadziesiąt metrów dalej. Kurwa, znowu proszę. Jebie. Wygląda na to, że mamy słowo. Okej, wygląda na to, że mamy słowa do tej
do tego rytuału. To co jeszcze potrzebuję? Że muszę użyć tego serca jako przedmiot. Umieść serce w znaku wiedźmy. Aha. Czyli chyba dobrze myślałem, że to jest jakieś przejście pomiędzy dwoma światami. Dobrze, to będzie idealny cliffhanger, żeby w tym momencie was wkurwić i zakończyć odcinek, także... Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że się wam podobało. Zostawcie suba, lajka i takie tam rzeczy. Dołączcie do Discorda, link macie w opisie i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego.